Słowacka marka niszowa, oznaczona jako 1907, na fragrancie jako jedna z dwóch słowackich marek w ogóle. Czy to prawda? Nie wiadomo. Prawdopodobnie jest więcej, natomiast na pewno nie jest to kraj, który mocno jest reprezentowany perfumowo, na przykład na stronach typu Fragrantica. Jak dobrze pamiętam, 24 zapachy w bazie. Ja mam gdzieś nawet w ogóle set fabryczny różnych zapachów. Jeszcze się tak porządnie nie potestowałam, natomiast w postaci flakonów mam te trzy zapachy. Natomiast to były zakupy, zzywałam się, kupiłam w fajnej cenie, zzywałam się w ciemno. Zzywałam się w ciemno i mam z tej tańszej serii Green Cream i z tych droższych ekstrakty, najpierw było Lila Gansa, następnie mam, tutaj w tej szkatule jest Nom. Natomiast powstaniowo, jak patrzyłam, to Nom powstał chyba w 19 roku, Lila Gansa w 21 albo 22, czyli najpierw miałam zapach, który tak naprawdę powstał później, a Green Cream jest chyba tak gdzieś chyba 2021. To jest ten rok powstania 2021, czyli tutaj pośrodku. O Green Cream troszeczkę opowiadałam, o Lila Gansa generalnie też już trochę było, o Nom myślę, że było najmniej. Może były tylko wzmianki. W każdym razie te trzy zapachy na pewno prezentują dobrą jakość tej marki. W sensie na pewno nie są to zapachy, które zniechęcają. W każdym czuć porządną robotę i mam wrażenie, że nie dublują. Nie budzą jakichś skojarzeń z czymś innym, z tym, że niekoniecznie każdy jest w moim stylu. Lila Gansa, już wielokrotnie to mówiłam, jest ładnym, takim trochę jakby pudrowym, takim bardzo eleganckim, kobiecym, charakternym, kwiatowym zapachem. Jest wyczuwalny lilak, jest trochę fiołka, tam też są jeszcze inne kwestie, jest tam trochę chyba róży, trochę jest neroli, ale nie należy się tego neroli obawiać, nie ma w ogóle takiej neroli w typowym wydaniu i jest to wszystko trochę osłodzone, podejrzewam, że tam jakaś nuta słodkawa, nie wiem, wanilia, nie wanilia pewnie jest, natomiast generalnie jest to zapach mocno kwiatowy, kwiatowo-pudrowy, ale bardziej kwiatowy niż pudrowy, bardzo taki, bym powiedziała, charakterny, wytworny, elegancki, także jakościowy. No, ma w sobie cytrusy, ma w sobie taką trochę nutę drapiącą, jest gałka muszkatowa, lawendy, takie nuty aromatyczne. Te cytrusy są takie trochę słodkie, trochę takie jakby coś gumowego, tam jest grejpfrut, więc podejrzewam, że grejpfrut i imbir, to może się dawać, no nie ma imbiru, ale to są takie składniki, olej też elemi. Mówię o składnikach elemi, imbir, grejpfrut generalnie też, które jakąś tam powiedzmy gumowość mogły wydać. Też się osładza tam z takich słodszych, no to jest wanilia, słodkich, ciepłych, jest kwestia tam zawartej, jakieś tam niuanse w stronę bursztynową, czyli o bursztynach, ambrach to oczywiście już też było, to już też temat rzeka. O Green Cream opowiadałam, to jest bardzo udana róża z owocami, tam jest trochę truskawki, trochę maliny, trochę też jest rabarbaru, jest trochę goryczki geranium, ale generalnie też taka słodkawość tych owoców, są to słodsze, no to owocowe. Ładnie jest to wszystko podane. Jest to przykład naprawdę bardzo ładnej róży z owocami, gdzie geranium nie jest przesadzone. Jak namierzę mój zestaw fabryczny, to oczywiście będę wracała do tych zapachów i jeszcze szerzej opowiem pozostałych. Ja mówię, jest 20 parę zapachów w bazie i one są z chyba trzech różnych serii. Jest z tej serii właśnie, co z tym w tych szkatułach. Jest z tej serii, co mam Green Cream i jeszcze jest taka inna, widziałam seria chyba takich zapachów, gdzie jakaś dana jedna kwestia jest w nazwie, tam widziałam chyba ambrettem, nie wiem, tych nie poznałam, nie wiem, czy w tym moim zestawie fabrycznym są, ponieważ ja te zestawy fabryczne miałam od kolegi perfumowego, ja nawet nie pamiętam, czy miałam zestaw fabryczny tych droższych tutaj, czy z tych, co jest Green Cream, może jedno i drugie, dużo miałam tych próbek, muszę namierzyć to moje miejsce z zestawami, setami fabrycznymi próbek. Bo ja mam dużo różnych pojedynczych, tego jest po prostu ogrom, ogrom, ogrom. Dużo różnych próbek fabrycznych, ogrom, 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 ale też takie właśnie typowe zestawy fabryczne, zestawy takie właśnie marek, tak całościowo. To jest tak, jak często mówiłam, fajny sposób poznawania właśnie, że poznajemy całą markę w postaci takiego seta fabrycznego, ale właśnie, że zapoznajemy się jednak z marką całościowo. Bo czasami jest tak, że my sobie jakiś tam zapach wybierzemy i możemy za szybko markę skreślić. Jak mamy cały przekrój, to może być tak, że jednak
ta ocena będzie bardziej obiektywna. Bo w momencie, kiedy ja sobie wybiorę po nutach, nie wiem, 3 zapachy, one mi rozczarują i wydaje mi się, że ta marka nie jest dla mnie, potem się mogę zdziwić, bo może, nie wiem, pozostałe ileś zapachów będzie akurat bardzo dla mnie. Oczywiście są marki czasami takie bardziej równe, na przykład marka soku, tak poznawałam, to jest ta marka z Maison Store soku. Tu opowiadałam jako odkrycie kiedyś lutego, nie wiem, z 2 lata temu, 3 lata temu, już nie pamiętam, 2 lata temu chyba. Puto, w zasadzie w tym momencie odnosząc się do aktualnego miesiąca, takie 18 miesięcy temu. I powiem szczerze, taki 1,5 roku. Ta marka 6 zapachów, tak całościowo. Ale to nie jest aż takie typowe, żeby tak poszło całościowo. Natomiast tu jak poznaję markę 1907, wypada to dobrze. Ale czasami właśnie nie poznajemy marki całościowo. Tutaj jak wiem, to są tak naprawdę 3 flakony w ciemno. A tak naprawdę no nie musiało być w ciemno, zdobyłam się, ale nie musiało być, dlatego że no gdzieś mam ten set fabryczny. Jestem prawie pewna, że miałam set fabryczny tej marki. Gdzieś mam kolegi perfumowego, tylko mówię, muszę namierzyć to moje miejsce, gdzie mam te sety fabryczne. Generalnie polecam poznawanie w ten sposób marek, zwłaszcza jeżeli marka nie ma aż tak dużo zapachów i w takim secie mamy wszystkie. To jest to świetna opcja, mieć taki naprawdę bardzo zbiorczy ogląd na daną markę. Bardzo rzetelny. Nie na zasadzie poszczególnych, wybiórczych kwestii, tylko tak całościowo. Natomiast czasami marki są tak liczne, że no nie mam setów fabrycznych z całą daną marką, tylko na przykład z daną linią w ramach marki. Nawet właśnie tutaj nie jestem pewna, czy mam całej marki, czy właśnie określonej linii. Wiem, że było dużo tych próbek, ale no nie wiem, nie wiem. A może mam też próbki z tej trzeciej serii, z której nic nie poznałam. Korki wspólne, no niestety złote. Tak wygląda logo. Co ciekawe, to jest oznaczone jako extract perfum i no są naprawdę mocne i te elegance, ale niby jest podane w przypadku no 25% olejków. Witam w kolejnym odcinku o marce Orisa. Orisa dużo było. Jak ktoś lubi taką dawną stylistykę, taką vintage stylistykę. W zasadzie tutaj w przypadku tych zapachów to są to zapachy bardziej, chociaż nie wiem, bo niektóre powstały chyba dawno, ale nie wiem, to są pewnie już nowe wersje, więc nie wiem, do tego podejść. Natomiast jest taki wydźwięk i części zapachów, ale też całej tej otoczki, jeżeli chodzi o flakony, takiego dawnego stylu. Może przyjmijmy w ten sposób, już bez znikania retro, vintage, bo tak naprawdę tam mogą być zapachy, które powstały dawno, czyli są typowo vintage, ale już potem mamy jakieś nowe wersje, ale no, cały czas pozostają w tej stylistyce, czyli są na ten wzór dawny robione, czyli jako wzorowane, jako retro, stylizowane. Powiedzmy, chociaż jak mówię, trzeba było posprawdzać dokładnie, które w jakich powstały. Natomiast tutaj mamy zapach Jardin d'Hermite. Pierwszy zapach, on tu ma znaczenie 1909, czyli jako vintage, tylko to jest na pewno jakaś dalsza wersja, więc no jakby generalnie vintage zapach, ale pewnie w nowej wersji, wtedy nie wiadomo co przyjąć, czy to jest zapach no w sumie niestylizowany, bo jakby jest oparty o ten dawny pierwowzór. No to dobrze, no nie będzie vintage. W każdym razie, to jest pierwszy zapach tej marki, który ja poznałam. Jeszcze w czasach, kiedy nie było tej marki w Polsce. Później ona bywała w dobrych cenach, no to później właśnie są w House of Merlot. To jeszcze z tamtych czasów. I ten zapach jako pierwszy poznałam. Miałam jako dekan, później miałam jako flakon. Właśnie ten tutaj. Tak wygląda wnętrze po wyjęciu. Flakonika właśnie ostatnio pokazywałam mojej mamie właśnie jako taką ciekawostkę flakonikową. Takie właśnie flakoniki w dawnym stylu, z tymi chwostami, z tym wszystkim pod kątem właśnie formy etykiety, flakonu, całościowo. Tak to wygląda, ten chwost, taka etykieta. Taki korek. Zapach ma taką dawną duszę. Jest, tak jak Lila Gansa opowiadałam w ostatnim filmie, też z nutu takiego kwiatowo-pudrowego. Ten puder jest mocno kwiatowy i on jest taki różowy-fioletowy, różano-fiołkowy. Natomiast kiedyś bardziej kwiatowo się układał na mnie ten zapach.
Z czasem jednak ten mój flakon pudrowo, o mnie z pudrami to mi tak przeszło. Stąd też trochę mniej mi po drodze z tym zapachem, ale mam inne zapachy tej marki w postaci flakonu. Na przykład Szyprmus, bo nie przekręciłam nazwę. Również w limitowanej wersji ten zapach z tym pięknym dystansem, o którym kiedyś opowiadałam, teraz mi umknęła jego nazwa. Więc różne zapachy się mi przewijały. Gdzieś mam jeszcze trochę tego Riff, nie wiem, Osion. Kiedyś mówiłam, no przepiękna drzewno, kadzidlana leśność. Także dużą styczność z tą marką mam i miałam. Szyprmus to jest taki zapach w stylu Sisley Soir de Lune, ale tak jakby dodać dużo też aromatycznej, pięknej zieleni, taki zielony Sisley Soir de Lune. Mam flakoniki, bardzo lubię, również w takiej szacie oczywiście, ponieważ ten zapach, ten inny, którego mi w tym momencie nazwa umknęła, ale to później jeszcze będę pokazywać, to już mam w tej wersji limitowanej, w tej wersji małej, 50-litrowej, ale nie w takiej jak tutaj, w innej szacie, jeżeli chodzi o wizualność, estetykę, bo są też takie z tymi chwostami, nie chwostami, właśnie są te setki, tak jak tutaj, ten Jardin d'Armite, mój flakon, ale są też 50. Poznałam też przykład Printemps, no różne poznałam, opowiadałam. No i właśnie są takie wersje, że i setka, i 50 jest w takiej szacie, ale ja mam 50 tego zapachu w wersji, nawet z tą nazwą, coś, ja miałam wrażenie, że mi się przypomniała nazwa, ale właśnie pewien zapach był też pod inną nazwą, limitowaną, i właśnie mam w tej wersji, w takim innym, prostszym flakonie, ale jak najbardziej 50-metrowym flakoniku, natomiast jak najbardziej są 50-metrowe flakoniki właśnie też w takiej szacie również. Zależy od zapachu. Tamten, tak jak mówię, jest tą wersją limitowaną, z tą inną nazwą, ale z tym samym zachowanym zapachem, ale to już kiedyś pokazywałam, opowiadałam. Tutaj w kadrze próbka niszowej marki Obvious. Jak dobrze wymawiam, jest to marka z Musenbar. Przypomina mi seria z Musenbar w tle i to jest zapach Unud. Ja go sobie chyba nawet nie wybierałam, podejrzewam, ponieważ raczej, jeżeli ja widzę Ud w nazwie, raczej nie chcę sprawdzić, chyba że coś mnie może w nim tak zaciekawiło. Tutaj kolejny przykład, jak nie należy się obawiać agaru w nazwie. Ja za agarem nie przepadam. Większości, że tak powiem, ujęć, tych problematycznych, brudnych, jakichś tam pleśniowych, nieprzyjemnych, tym bardziej, jakichś animalistycznych, takich właśnie bardzo jakichś takich brudno-fizjologicznych, to szczególnie, ale nawet, powiem szczerze, w ogóle jakieś takie przywrócenie agarem w większości mi nie pasuje. Czasami to mam wrażenie, że powoduje takie wręcz nudności. Jakby ktoś mi po prostu zaciskał dłońmi, nie wiem, żołądek, tak po prostu powoduje jakby całość wtedy. W sensie ten agar dodany do czegoś innego, nie wiem. Jakby nie jest dla mnie dodatkiem, który mi pasuje, tylko właśnie raczej takim, który mi spowoduje efekt, który mi będzie męczył w mniejszym bądź większym stopniu. To oczywiście są wyjątki, tutaj mamy zdecydowanie wyjątek. Też ud z marki Chabot, też ud Spicy, ud z tej marki dostępny w Maison Store, też ud Notorious, ud z Durga. Także są zapachy z agarem w nazwie, czy też marki Fanet, gdzie w ogóle się tego agaru nie należy obawiać, gdzie efekt jest totalnie inny. Na przykład ten agar w nazwie w marce Fanet to są po prostu przepiękne, takie wieloniuansowe cytrusowości z ciężkim dodatkiem, który nawet myślę, że ludzie by nie pokojarzyli z agarem. Spicy U to jest taki wręcz eliksir z Ut Nur. Więc w ogóle nie jest to problematyczne, to jest ta marka House of Fragrance, chyba tak, mam flakonik. Skończyło się próbki i skończyło się flakonikiem. Taki wręcz eliksir z Ut Nur, które bardzo lubię, do których mam sentyment, to jest chyba nadal marka z Ut, która jest znana w quality. Przynajmniej kiedyś to było tak, że to było bardzo unikalne. Z czasem pojawia się trochę zapachów w takim stylu, tylko właśnie na przykład intensywniejszych, takich bardziej eliksirowych. Ja zresztą opowiadałam o tych kwestiach w stylu Ut Nur.
Natomiast jest to bardzo ciekawa kwestia zawarta w perfumach. Ten oud z marki Chabot, jak dobrze mam, zapisuje się CHA, bo oud, to jest taki bardziej drzewny zapach, taki bardziej leśny. O tym z obu zaraz opowiem. Notorious Oud, taki bardziej egzotyczny, drzewny klimat, taka egzotyka drzewna, taki, nie wiem, piekarnia nocą, ciekawe, mocno drzewne, różne egzotyczność, bardzo ciekawy zapach, taki właśnie na noce letnie, zresztą w takiej aurach poznawany ten zapach był, w końcu skończyło się po próbkach flakonem z Obvious. Jest drzewnie, jest nawet takie drewno trochę w czymś jakby słodkim, czymś trochę słonym, takie cukrowo-słone drewno. Czy raczej bym się nie spodziewał po agarze w nazwie. Trochę czegoś pieprznego, trochę leśnego, ale bardzo, bardzo ładny i wieloniuansowy. Ciekawie tak przełamany i słodko, i słono, i pikantny, te różne pieprzności. Nie wiem, jakie są nuty. Może coś po nutach mnie zaciekawiło, że skończyło się próbką, albo po prostu ta próbka była przypadkiem, nie wiem. Ale jestem naprawdę zdziwiona, jak ciekawy, drzewny i wieloniuansowy jest to zapach. Także z tej marki poznałam trochę zapachów, niektóre na tak, niektóre na nie. Natomiast ciekawe, bo mocno zmienne i takie bardzo złożone, wieloniuansowe. To, że my mamy w nazwie agar, to nie znaczy, że jest takie agarowe. To, że mamy, nie wiem, cokolwiek innego, to jakby wiele różnych aspektów, wiele różnych niuansów i to jest fajne. Przede wszystkim w tym zapachu jest przepiękna drzewność. Jest naprawdę prawdziwie drzewny las. Wiele się dzieje, wiele niuansów i to jest przykład przepięknie, szlachetnie, słodko-drzewnego zapachu. Po agaru nie ma śladu. A. Czemu? Tak? Część próbek hiszpańskich, z tego co wiem, tak widzę, Barcelona, czy katalońskiej marki 2787. Spory dekant Dior, te kasze, nie wiem, że omawiam. I
piękne połączenie herbacianości, cytrusowości, przestrzenności. To jest taka elegancka herbata z czymś na zasadzie zamszu. Tak naprawdę to tam głównie chyba połączenie z irys i żmo. Elaka, marka dostępna Mousen Bar, zresztą ta marka 2787 też jest, ma tylko na wyłączność Mousen Bar i z Elaka jużmowy zapach. Prokurę, którą wzięliśmy, też dołączył Oscar de la Renta Gold, budzikowe Chanel Bal Respiro z piękną roślinnością, zresztą już spore u mnie zużycie. Z sierpcia mówię na głównie Dior de Cashin. Teraz sobie to sprawdzam, te zapachy 2787, także nazwa numeryczna.